jak w uczniowskim zeszycie, jakieś trudne zadanie. Takie dziwne jest życie, wielki znak zapytania. Co jest najważniejsze, co jest najpiękniejsze, co prawdziwe, jedyne, największe, za co warto życie dać, co jest najważniejsze, co jest najpiękniejsze, co prawdziwe, jedyne, największe, za co warto życie dać. Noszę krzyżyk maleńki, jak przyjaciel jest ze mną. Tylko jedno spojrzenie i na pewno już wiem, co jest najważniejsze, co jest najpiękniejsze, co prawdziwe, jedyne, największe, za co warto życie dać, co jest najważniejsze, co jest najpiękniejsze, co prawdziwe, jedyne, największe, za co warto życie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym, niech będą z wami wszystkimi. I z Duchem Twoim. Rozpoczynamy nowy, kolejny rok szkolny. Pragnę na początku tego roku powitać bardzo serdecznie wszystkich nauczycieli, wychowawców na czele z dyrekcją, panią dyrektor Joanną, jej zastępczynią i zastępcą. Witam was, drodzy studenci, uczniowie, zarówno dzieci, jak i młodzież. Jesteście wraz ze swoim sztandarem szkoły, której przewodniczy święty Jan Paweł II. Chcę prosić was, aby te słowa, które pozostawił, które do nas głosił, które są ponadczasowe, bo wypływają z Księgi Pisma Świętego, były zawsze słowami inspirującymi, byście umieli wymagać od siebie, choćby inni od was nie wymagali. Rozpocznijcie nowy rok z entuzjazmem, w tej też intencji, ogarniając nauczycieli, waszych rodziców i was wszystkich, sprawuję tę mszę świętą, prosząc, by ten rok był szczęśliwy. Na samym początku mszy świętej uznajmy, że jesteśmy słabi i grzeszni. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, a odpuściwszy nam grzechy, niech nas doprowadzi do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami.
Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu Nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym, w chwale Boga Ojca. Amen. Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, niech Duch Święty, który od Ciebie pochodzi, oświeci nasze umysły i zgodnie z obietnicą Twojego Syna doprowadzi nas do poznania wszelkiej prawdy. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, niech uważają nas ludzie za sługi Chrystusa i za szafarzy tajemnic Bożych. A od szafarzy już tutaj się żąda, aby każdy z nich był wierny. Mnie zaś najmniej zależy na tym, czy będę osądzony przez was, czy przez jakikolwiek trybunał ludzki. Co więcej, nawet sam siebie nie sądzę. Sumienie nie wyrzuca mi wprawdzie niczego, ale to mnie jeszcze nie usprawiedliwia. Pan jest moim sędzią. Przeto nie sądźcie przedwcześnie, dopóki nie przyjdzie Pan, który rozjaśni to, co w ciemnościach ukryte, i ujawni zmysły serc. Wtedy każdy otrzyma od Boga pochwałę. Oto Słowo Boże. Zbawienie prawych pochodzi od Pana. Zbawienie prawych pochodzi od Pana. Miej ufność w Panu i czyń to, co dobre, a będziesz mieszkał na ziemi i żył bezpiecznie. Raduj się w Panu, a On spełni pragnienia Twego serca. Zbawienie prawych
powiesz Panu swą drogę. Zaufaj Mu, a On sam będzie działał. On sprawi, że Twa sprawiedliwość zabłyśnie jak światło, a prawość Twoja jak blask południa. Zbawienie prawdy pochodzi od Pana. Odstąp od złego i czyń dobro, abyś mógł przetrwać na wieki. Gdyż Pan sprawiedliwość miłuje i nie opuszcza swych świętych. Zbawienie prawdy pochodzi od Pana. Zbawienie sprawiedliwych pochodzi od Pana. On ich ucieczką w czasie utrapienia. Pan ich wspomaga i wyzwala, wyzwala od występnych i zachowuje. On bowiem jest ich ucieczką. Zbawienie prawdy pochodzi od Pana. Alleluja, 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 alleluja. Alleluja, alleluja. Ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, będzie miał światło życia. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. Pewnego razu, gdy tłum cisnął się do Jezusa, aby słuchać słowa Bożego, a On stał nad jeziorem Genezaret, zobaczył dwie łodzie stojące przy brzegu. Rybacy zaś wyszli z nich i płukali sieci. Wszedłszy do jednej łodzi, która należała do Szymona, poprosił, żeby nieco odbił od brzegu, potem usiadł i z łodzi nauczał tłumy. Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: wypłyń na głębie i zarzuć sieci na połów. A Szymon odpowiedział: Mistrzu, całą noc łowiliśmy i nic nie ułowiliśmy, lecz na Twoje słowo zarzucę sieci. Skoro to uczynił, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich zaczęły się rwać. Skinęli więc na współtowarzyszy w drugiej łodzi, żeby im przyszli z pomocą. Ci podpłynęli i napełnili obie łodzie, tak, że się prawie zanurzały. Widząc to, Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i rzekł: wyjdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny. Jego bowiem i wszystkich jego towarzyszy w zdumienie wprawił połów ryb, jakiego dokonali, jak również Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli wspólnikami Szymona. A Jezus rzekł do Szymona: nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił. I wyciągnąwszy łodzie na ląd, zostawili wszystko i poszli za nim. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Drodzy nauczyciele, wychowawcy, droga młodzieży, drogie dzieci, kochani rodzice,
patronem tej szkoły, jak zauważamy, patrząc na ten sztandar, jest święty Jan Paweł II. Człowiek, który uczył ludzi mądrości, nie swojej, ale mądrości płynącej z Ewangelii. Ta mądrość, która zapisana jest na księgach Pisma Świętego, ona zawsze inspirowała, mimo że stawiała trudne zadania ludziom każdego pokolenia. Bo to, co jest w Piśmie Świętym, nie jest jakąś cielanką. Nie mówi tylko o tym, że potrzeba nam iść poprzez ziemię, nie robiąc nic, ale oczekując, by inni za nas coś dobrego zrobili. Ale to, co wypływa z Księgi Pisma Świętego, stawia nam również konkretne zadania. Stąd też i Ojciec Święty w nawiązaniu do tego mówił: wymagajcie od siebie, nawet gdyby inni od was nie wymagali. Rozpoczynacie nowy rok szkolny. Nieco inaczej wyglądacie niż rok temu, bo rok temu większość siedziała tutaj z założonymi na twarzy maskami. Ale te maski, myślę, że mogą z powrotem powrócić, bo jeszcze nie ustała pandemia, która się szerzyła. Niemniej jednak dzisiaj możemy przy odkrytych twarzach popatrzeć na siebie, jeszcze bardziej się rozpoznać, mimo że nie widzieliśmy się przez czas wakacji. I ten rok, który rozpoczynacie, potrzeba, aby był naznaczony przede wszystkim mądrością. To nie tylko wiedza. Wiedza jest ważna, ale oprócz wiedzy musi człowiek również pamiętać o zdobywaniu doświadczenia. A to doświadczenie sprawia, że z roku na rok człowiek staje się mądrzejszy. W księdze Koheleta czytamy takie słowa: jest czas narodzin i czas umierania. Można by powiedzieć, jest czas wakacji, odpoczynku, jest czas rozpoczęcia roku szkolnego i czas solidnej pracy. Dlatego dzisiaj już mija to, co było odpoczynkiem, trochę takim leniuchowaniem, ustępując miejsca nauce, która się rozpocznie. A nauka dla ucznia jest konieczną, ale i ciężką pracą. I dlatego myślę, że warto tutaj przywołać też takie piękne słowa wiersza, który znany jest i dzieciom, i dorosłym: na tapczanie siedzi leń, nic nie robi cały dzień. Te słowa można by odnieść do czasu wakacji. To ileż razy takie lenistwo nas ogarniało. Nie trzeba było iść do szkoły, można było zostać w domu, pojechać nad jezioro Tarnobrzeskie, ale głównie kiedy pozostawaliście w domu, w takim lenistwie, to obok koniecznie leżała komórka, bo to dzisiaj taki gadżet bardzo potrzebny i konieczny, tablet, chipsy, Pepsi Cola, pilot i można było odpoczywać. A dzisiaj już trzeba to odłożyć, dlatego że rozpoczyna się kolejny rok waszej pracy, aktywności. Ojciec Święty Franciszek mówił kiedyś do młodzieży w Krakowie, że potrzeba, żeby w tym czasie ubrać buty wyczynowe, które są symbolem aktywności. Wejść w buty wyczynowe. Aktywność, a więc systematyczne chodzenie do szkoły, uczenie się, odrabianie lekcji i to, co usłyszycie, przedkładanie w konkretny czyn. Kiedyś taki znany arcybiskup Wrocławia, kardynał Bertrand, opowiadał zdarzenie, które później zapisał w swoim pamiętniku. Mianowicie zapisał, że kiedyś otrzymał list od 12-letniego chłopca,
który prosił go o autograf. Ponieważ ten chłopiec zbierał autografy, kardynał, otrzymując ten list, mając inne zajęcia, list pomiął i wrzucił do kosza. Ale po pewnym czasie, kiedy się zreflektował, wyciągnął tę pamiętną kopertę z kosza, jeszcze raz odczytał ten list i odpisał temu chłopcu i dopisał jeszcze jedno zdanie. Nigdy nie wróci stracony czas. I wydawało się, że te słowa pozostaną bez echa. Ale kiedy ten chłopak dorósł i podjął studia prawnicze, postanowił odpisać kardynałowi. I napisał w ten sposób. Księże kardynale, te słowa, które kiedyś ksiądz kardynał napisał, nigdy nie wróci stracony czas, stały się dla mnie inspiracją i pewną mądrością. Bo do tej pory moje życie było bardzo leniwe, ale zdałem sobie sprawę, że stracony czas nie zaowocuje. I zacząłem się solidnie uczyć. Dzisiaj, będąc na studiach prawniczych, bronię pracę doktorską. Chciałem się pochwalić i przy okazji księdza kardynała zaprosić. Jedno zdanie, ale jakże mocno uderzające w serce tego młodego człowieka. Kochani, czas, który jest czasem lenistwa, nie powróci. Jest ważny dla odpoczynku, ale on niewiele wnosi, gdy chodzi o nasz rozwój. Rozwój zarówno intelektualny, jak i duchowy. Dlatego rozpoczynając kolejny rok pracy, chcę was prosić, abyście wsłuchiwali się w to, co skierują do was nauczyciele, wychowawcy, byście byli podatnym narzędziem w ich ręku, a oni niczym rzeźbiarze, wspaniałym dłutem swojej mądrości będą rzeźbić z was pięknych ludzi. Ale byłoby to za mało tylko korzystanie z wiedzy intelektualnej. Potrzeba jeszcze jednego. Jest to szkoła katolicka, więc również potrzeba kształtowania duchowego, a będzie się ono przejawiało w waszej modlitwie i w domu, i w kościele, ale także i w szkole, w często przyjmowanej Komunii Świętej, uczestnictwie, bo niebawem rozpoczną się nabożeństwa różańcowe, w nabożeństwach różańcowych, w roratach, w nabożeństwach majowych. Ale jest jeszcze coś szczególnego w Tarnobrzegu, a zwłaszcza w naszej parafii. Jest kaplica wieczystej adoracji. Chciałbym was też prosić, abyście, kiedy przychodzicie tutaj, zawsze, choćby na chwilkę, skierować swoje kroki tam, do podziemi, gdzie jest ta kaplica, żeby chwilkę się pomodlić za siebie we własnych, znanych sobie intencjach. Na pewno będzie to owocowało. Zauważyłem taką zbieżność, że jeżeli ktoś jest aktywny w kościele, to jest aktywny również i w szkole. I dzisiaj chciałbym wam takiej aktywności Bożej, aktywności życzyć, a równocześnie razem z wami, modląc się tutaj, wypraszać, by towarzyszyło Boże błogosławieństwo zarówno waszym nauczycielom, jak i wam na kolejny rok, który rozpoczynacie. A święty patron Jan Paweł II niech będzie tym przewodnikiem w wierze. Ilekroć będziecie go przywoływać w waszej szkole, zawsze pamiętajcie, że on nie tutaj na ziemi, ale już z tej drugiej strony jako święty na pewno wiele będzie mógł wyprosić dla szkoły katolickiej w Tarnobrzegu. Amen. Skierujmy teraz nasze prośby i nasze wspólne błagania, przedstawiając je Panu Bogu. Módlmy się za papieża, biskupów i prezbiterów, aby zatroskani o duchowe potrzeby wiernych, własnym przykładem uczyli otwarcia się na działanie i prowadzenie Ducha Świętego. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za rządzących państwami,
aby mądrze i zgodnie z Bożymi przykazaniami używali daru władzy oraz dbali o utrzymanie Bożego porządku na świecie. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się o nowe i święte powołania do służby Bożej, aby wśród dziewcząt i chłopców nie zabrakło czujnych i wrażliwych serc, gotowych do pójścia za Chrystusem. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za nauczycieli, wychowawców i rodziców, aby w nowym roku szkolnym czerpali mądrość i siły z Eucharystii. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za dzieci i młodzież, aby aktywnie podejmowali wysiłki do formowania w sobie mądrego, odpowiedzialnego człowieka. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się, aby pamięć o tych, którzy oddali życie za naszą ojczyznę, budziła w nas poczucie odpowiedzialności za świat i losy przyszłych pokoleń. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Dobry, miłosierny i kochający nas Boże, wysłuchaj modlitwy, które do Ciebie zanosimy i przyjmij je łaskawie. Prosimy o to przez Chrystusa, Pana naszego. Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, owoc ziemi oraz pracę. Wszystko Tobie oddać pragnę i dla Ciebie tylko żyć. Chcę Cię, Jezu, kochać wiernie, dzieckiem Twoim zawsze być. Serce moje weź, niech Twą śpiewa cześć. Serce moje, duszę moją, Panie Jezu, weź. Serce moje weź, niech Twą śpiewa cześć. Serce moje, duszę moją, Panie Jezu, weź. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, przyjmij z upodobaniem ofiarę, którą z radością składamy na początku roku nauki i spraw, abyśmy cały rok przeżywali w Twojej miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z Wami. I z duchem Twoim. W górę serca wznosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie. Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, Ty w każdym czasie udzielasz swojemu Kościołowi odpowiednich darów i nim kierujesz. Mocą Ducha Świętego tak podtrzymujesz swój Kościół wierności, że w doświadczeniach nie przestaje Ciebie wzywać, a wśród radości Tobie składa dziękczynienie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego zjednoczeni z chórami aniołów wysławiamy Ciebie
z radością wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Krzysztofem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Nazywamy się dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy, dlatego śmielamy się wołać: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na nasze grzechy, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. I z duchem Twoim. Przekażcie sobie nawzajem znak jedności i pokoju. Pokój wam wszystkim. Przyjdź do nas cicho, jak baranek. Bezbronny, łagodny, biały Panie, i zmiłuj się, i zmiłuj się, i pokój nam daj. Przyjdź do nas cicho, jak baranek, bezbronny, łagodny, biały Panie, i zmiłuj się, i pokój nam daj. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Ty nam dajesz ciało swe i krew. O Panie, Ty nam dajesz ciało swe i krew. Do Ciebie więc idziemy wciąż radosną, nucąc pieśń. Ty jesteś Bogiem wiernym na wieczny czas. Ty jesteś Bogiem wiernym na wieczny czas. Przez dar Twojego chleba, dobry Boże nasz, przez dar Twojego chleba, dobry Boże nasz, rodzinę bratnią czynisz z nas
miłować uczysz nas. Ty jesteś Bogiem wiernym na wieczny czas. Ty jesteś Bogiem wiernym na wieczny czas. Uwielbiony bądź, Panie Jezu nasz. Uwielbiony bądź, Panie Jezu nasz. W sakramencie miłości Zbawicielu nasz. Uwielbiony bądź na wieki, Panie nasz. W sakramencie miłości Zbawicielu nasz. Uwielbiony bądź na wieki, Panie nasz. Uwielbiony bądź, Panie Jezu nasz. Uwielbiony bądź, Panie Jezu nasz. W sakramencie miłości Zbawicielu nasz. Uwielbiony bądź na wieki, Panie nasz. W sakramencie miłości Zbawicielu nasz. Uwielbiony bądź na wieki, Panie nasz. Módlmy się. Wszechmogący Boże, na uczcie eucharystycznej nakarmiłeś nas chlebem życia, ciałem Chrystusa. Kształtuj nas w szkole Jego Ewangelii, abyśmy szukali Twojej prawdy i świadczyli o niej przez dzieła miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Jak co roku, tak i dzisiaj będzie zawierzenie przez panią dyrektor całej szkoły Matce Najświętszej, by ona prowadziła do Chrystusa i by ten rok naznaczony jej wstawiennictwem i obecnością promieniował w waszym codziennym życiu, a poprzez was wydawał światło tym, których na drodze swojego życia spotkacie. Akt oddania szkół katolickich Maryi. Matko nieustającej pomocy, Matko Jezusa i Matko moja Maryjo, Królowo Polski, biorąc za wzór świętego Jana Pawła II, mówię dziś: Totus tuus, pragniemy należeć do Ciebie. Pośredniczko łask, nieba i ziemi Królowo, Ucieczko grzesznych i Matko nasza najmiłościwsza, klękam przed Bogiem i Tobą, Maryjo, w obecności wspólnoty Kościoła, aby oddać siebie i całą wspólnotę szkół katolickich w Tarnobrzegu Tobie, Twemu sercu. Najświętsza Maryjo Panno, oddajemy Tobie nasze życie, plany, zamiary, pragnienia, czyny, cierpienia, dobra duchowe i doczesne, duszę, ciało, wolę i wolność, przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Tobie zawierzam także to, co w naszym życiu jest trudne i bolesne. Uwolnij i zachowaj wszystkich od zniewoleń oraz ulecz wszelkie konsekwencje grzechów. O Maryjo, uczyń każdą chwilę naszego życia czystym aktem miłości do Chrystusa. Pragniemy pracować, modlić się i cierpieć, walczyć i umierać dla rozszerzenia Królestwa Jezusowego. Wzbudź w nas wstręt do grzechu,
oraz uczyń nasze serca czystymi, mężnymi i pokornymi. Dopomóż, abyśmy stali się wiernymi uczniami i naśladowcami Chrystusa. Wychowuj w Twojej szkole miłości, abyśmy osiągnęli świętość. Spraw, by nasza szkolna rodzina całkowicie należała do Ciebie i wszystko czyniła z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie. Z Tobą, Maryjo, pragniemy kochać Boga, Kościół, Ojczyznę i im wiernie służyć. Amen. Niech Bóg przyjmie to zawierzenie poprzez dłonie i serce Maryi. Chcę podziękować za Waszą obecność, za dar wspólnej modlitwy i życzyć, aby ten czas naznaczony był również pokojem, bo dzisiaj ten pokój jest zachwiany. Wiemy o wojnie toczącej się na Ukrainie. Wielu jest uchodźców z Ukrainy, wiele jest dzieci, które też rozpoczną rok szkolny w Polsce, w polskich szkołach. Proście więc o ten pokój dla Polski, dla całego świata, dla Ukrainy. I chcę Wam życzyć, żeby był to czas satysfakcji dla nauczycieli z przekazywanej wiedzy, ale także ze spotkań modlitewnych, a Wy pozostańcie również dobrymi w tym znaczeniu, by korzystać z doświadczenia Waszych nauczycieli, ale jeżeli z Panem Bogiem rozpoczynamy rok, to możemy być pewni, że On nam będzie błogosławił. Każdy pierwszy piątek miesiąca księża w tej parafii spowiadają od 16:30, a w tym miesiącu poprosiłem, żeby spowiedź była od 16:00, po to, żeby wszystkie dzieci mogły z tej spowiedzi jutro skorzystać i żeby mieć Pana Jezusa w sercu. Dlatego Was zachęcam, bo jeżeli z Panem Bogiem rozpoczniecie ten nowy rok szkolny, to i On będzie razem z Wami. I ten rok będzie szczęśliwy. Tego z całego serca Wam życzę. Szczęść Boże. Przyjmijcie jako umocnienie dar obfitości Bożego błogosławieństwa na dziś i na kolejny rok, który przed Wami. Pan z Wami i z Duchem Twoim. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Maryjo, ja Twe dziecię, o podaj mi swą dłoń. Od złego mnie w tym świecie, od grzechu.